powstanie styczniowe. Proszę zobaczyć, walki były tylko na granicy Prus. Są raporty oficerów carskich, że złapali jakąś tam gromadę. Wszyscy mieli mundury pruskie, tylko bez dystynkcji. Bo chodziło o stworzenie... Aha, zapomniałem podać. Po rozbiciu Napoleona wojska rosyjskie, moskiewskie siedziały w Paryżu. Stąd nazwa Bystro. Bo jak taki kozak wpadał, to szybko chciał jedzenie, bo tam pułk czekał. I stąd do dzisiaj to Bystro, Bystro, Bystro. I one tam siedziały do roku 1830, do tej rewolucji tak zwanej i do powstania naszego. Powstanie spowodowało, że Moskwa wycofała wojska z Europy. No, w tym celu zrobiono w Polsce, Anglicy zrobili w Polsce powstanie. A było jeszcze parę innych tak zwanych finansowych. Kolejny sposób, jak się robi politykę. Stąd szły oddziały moskiewskie prowadzone, znaczy, nazywa się to Armia Czerwona w cudzysłowie, no chyba, że od przelanej krwi wymordowanych ludzi. Stąd tutaj szła Reichswera i zrobiła powstania śląskie i gdyby nie rozkaz generała Rozwadowskiego interweniujący wszystkich Żydów w obozie pod Warszawą, to byśmy przegrali, bo oni wszyscy donosili do Moskwy. Tu jest zaskakująca sprawa ludności śląska. Przecież od 1346 roku to już Niemcy siedzieli albo Czesi. A mimo wszystko w 20 roku oni zaczęli się bić za Polskę. Oni uważali, że lepiej być z Polską. I dlatego Górny Śląsk został przyjęty do Polski. I oni jeszcze w 1939 roku, ta wieża spadochronowa i tak dalej, bronili polskiej ziemi. Dlatego zabrano po zwycięstwie tych powstań, proszę zobaczyć koordynację, jak była zrobiona. Wybucha w sierpniu powstanie, w lipcu powstanie, a w sierpniu jest bitwa warszawska. Dokładnie, żeby nie można było podzielić wojska. Taka logistyka musi być na szczeblu dowódców armii. To nie jest żadna, że my się możemy dogadać. Jeżeli tu idzie 100-tysięczna armia ze wschodu, a tutaj kilkadziesiąt tysięcy walczy, to trzeba przygotować, trzeba przywieźć, trzeba zaopatrzyć. A Piłsudski w tym czasie z całą artylerią ciężką ucieka do Krakowa, do kochanki. A dzisiaj Instytut, że tak powiem, wojskowy twierdzi, że on walczył o Polskę. Gdzie? W którym miejscu? Czyli te daty trzeba pamiętać. Pierwszy rozbiór Polski, tak zwane rozbicie dzielnicowe. Habsburgowie to naprawdę mądra rodzina i taka poważna. Jak oni zobaczyli, że z dołu zagraża im Imperium Osmańskie, czyli tureckie, a Imperium miało 20 do 30 milionów ludzi w zależności od okresu, a tutaj było 5-6 milionów, to wiadomo, że mają przewagę. I dlatego napuścili tak zwane skorpiona uderzenie Polskę, żeby z drugiej strony zaczęła atakować Osmanów. I stąd były te nasze walki z Turkami. Nam do niczego nie było potrzebne, my doskonale handlowaliśmy z tymi Turkami. To był zysk cały. I Habsburgowie na tronie posadzili w Polsce w 1596 swojego lennika. Król Szwedów w tym czasie był lennikiem Habsburgu, świętego cesarstwa rzymskiego. I tak trwało aż do rozbioru, bo tu już był rozbiór miał być. No udało się wygrać. Sobieski był lennikiem Habsburgu, bo miał ziemię, Oleśnice i inne, które odziedziczył w spadku i to były ziemie, jako lennik musiał wypełnić polecenie. W 1696 roku Sasi przyszli do nas jako królowie. Też po jakiś tam... No i zajęli nam cały teren. Proszę zauważyć, Sasi rządzili nami do rozbioru. Czyli praktycznie przez ten cały czas byliśmy już rządzeni przez Niemców, bo Sasi byli członkami Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. I na tym polega właśnie to oszukiwanie nas. O.
proszę Państwa, porównanie dwóch nazwisk, którzy uchodzą za bohaterów Polski. Kościuszko wypełniał polecenie. Tam to nie padało. Proszę Państwa, powstanie kościuszkowskie wcale nie było robione po to, żeby wyzwolić Polskę, tylko po to, żeby odciągnąć carską armię od pójścia na Paryż. Tam zamordowano króla i w związku z czym przymierze wszystkich królów było takie, że to nie może się obyć bez kar. Dostał 50 tysięcy franków, żeby wywołać powstanie w Polsce. I to zrobił. Przez prawie rok ludzie ginęli. Po tam ponad 100 latach to samo zrobił Piłsudski. Dostał 800 tysięcy funtów, czyli około 5-7 milionów złotych, żeby wywołać tutaj, przejąć władzę, żeby oddać z powrotem te kopalnie i huty ich właścicielom. To się nazywała prywatyzacja. I najważniejsze, w 1924 roku powstał Bank Grabskiego, który utrzymał złotówkę na pewnym poziomie. A Piłsudski już w rok później cały bank sprywatyzował i chyba 30 kilka procent dostał rocznie. No i Państwo wiecie teraz, o co był przewrót, po co był przewrót, o co chodziło. Jeżeli państwo nie posiada własnego banku, to nie posiada możliwości działania, bo bank zawsze może zablokować wydatki. I my to widzimy w całym okresie międzywojennym, na co szły pieniądze jako zbrojenia. Mieliśmy tylko 135 km granicy morskiej, a wybudowaliśmy ileś tam niszczycieli, 8 chyba łodzi podwodnych i tak dalej. Licząc w cenach dzisiejszych, łódź podwodna to jest prawie 2 miliardy, a czołg w cenach dzisiejszych to jest około 12-15 milionów dolarów. No to za jedną łódź podwodną możemy prawie setkę czołgów mieć. A my mieliśmy granice lądowe, czyli powinniśmy mieć obronę lądową, a nie morską. Proszę wziąć pod uwagę, że żaden z tych polskich okrętów nie wystrzelił ani jednej torpedy w stosunku do niemieckich konwojów. Uciekły do Szwecji i sobie całą wojnę tam zostały. Jakim trzeba być idiotą, żeby najpierw wydać ileś tam milionów na budowę tych okrętów, a potem schować je w Szwecji? Tym bardziej, że 27 sierpnia polskie okręty, niszczyciele, burza, przeszły spokojnie do Anglii. Łodzie też mogły, jeżeli nie miały walczyć. A nie walczyły. Ungel schował się na Helu i przez całą wojnę zabronił, przez całą kampanię wrześniową zabronił strzelania do niemieckich okrętów. No jaki? Ale Unger był kuzynem admirała niemieckiego. To jest pocztówka niemiecka z 1938 roku, pokazująca rozmieszczenie wojsk polskich. Oni to wszystko wiedzieli, mieli dokładne dane. Mówi się u nas, że Wieluń to było pierwsze miasto zaatakowane przez Niemców. A dlaczego? Bo tam była dywizja, sztab dywizji do kwietnia. W kwietniu przeszedł na tak zwany poligon, bo zawsze latem go na poligon i dlatego Niemcy tego nie zdążyli zanotować i zbombardowali. Czyli ich wywiad wcale nie był taki dobry. Dlaczego się nie mówi o 6 generałach zdrajcach, którzy zostawili swoje armie już pierwszego, drugiego dnia września? To jest 6 generałów, którzy byli ewidentnie zdrajcami. Armia składała się zazwyczaj z 4 dywizji, jakichś tam brygad i tak dalej. Jeżeli korelacja między tymi oddziałami ulega zaburzeniu, to armia przestaje być armią. Ci generałowie uciekli z pola walki. Powinni wisieć, bo za to dostawali tak wysokie pensje, żeby walczyli. Rommel zostaje, ucieka z armii Łódź i tylko dlatego, że generał Tome stanął na wysokości zadania, zatrzymaliśmy Niemców przez 3 dni pod Mokrą. Zniszczyliśmy ponad 100 czołgów ich. Tylko proszę Państwa, proszę znowuż patrzeć tak logicznie.
Niemcy nie mieli w tym czasie czołgów, to były tankietki. Miały karabiny, tam Panzer 1 to były karabiny maszynowe, tamten miał małe działko. Nasze Vickersy czy Renault było dużo lepsze od tych. I wcale nieprawdą jest, że mieliśmy tak mało. Profesor Wieczorkiewicz w 1992 czy 3 roku opublikował dane, że po tej stronie Bugu było 500 czołgów i tam ileś samolotów, po drugiej stronie Bugu drugie tyle. Zakupionych już w 1937-1938 roku. Tylko sztab nie powołał żadnej brygady i nie nauczył tych ludzi posługiwać się tymi czołgami. Niemcy je przyjęli bez żadnego problemu. Jeszcze pół roku toczyli wojnę z Rosją naszym sprzętem. To na tym polegała właśnie ta polityka, którą robiono. I dlatego ważne jest, który z tych generałów wziął pieniądze od Piłsudskiego za przewrót majowy. I do dzisiaj o tym nie wolno mówić. Dom Biernacki uciekł bez niczego. Dowódca Armii Pomorze. Drugiego, Bortnowski, 2 września zostawia całą armię, te 4 dywizje, ucieka do Torunia, bo tam miał majątek, 7 września go żandarmeria łapie. Potem tworzą mu legendę, że on w bitwie pod Bzurą walczył. Walka pod Bzurą w ogóle to była Kutrzeba. No, nie, to jest Dom Biernacki, Bortnowski, Kutrzeba. Proszę Państwa, to była najsilniejsza armia w Polsce, bo miała pierwsze wejście tam w Poznaniu, najbliżej Niemców. Rozkaz był wyraźny. Zatrzymać Niemców, a jak nie będzie, iść do przodu. Poszli 1 września, kroczyli tam 15 km w głąb Niemiec i potem się wycofywali. Przez tydzień chodził zygzakiem po Wielkopolsce, tracąc ludzi. Bitwę pod Bzurą przegrał, bo amunicja się skończyła, a niecałe 100 km dalej były największe magazyny, które Niemcy przyjęli bez wystrzału. Mówię, dopóki się nie wyjaśni tych spraw, to trudno mówić w ogóle o całej wojnie. Jak to możliwe, że Rommel to jest kuzyn tych Rumlów kurlandzkich, czyli Lisa Pustyni późniejszego. To jest kuzyn. Jak to możliwe, że facet ucieka z armii, przychodzi do Warszawy, w Warszawie dostaje komendantem obrony stolicy, mimo że uciekł z pola walki. Zostaje komendantem obrony. 17 września wydaje polecenie dla polskich oddziałów, nie walczymy z Sowietami, bo to z jego sztabu wyszło, a po wojnie awansuje na szefa z BOWiD-u i do końca życia ma emeryturę generalską plus adiutanta i tak dalej. Ja tu powiedziałem w skrócie, w tej mojej książce Zbrodnia na Morzu Białym jest to opisane dokładnie. Mieliśmy tak zwane związki robotnicze. Nie? Wszystkie te stowarzyszenia. To dlaczego szefami ich byli zawsze wojskowi? Jaki ma związek generał armii z chłopami, którzy robią w tam stoczni? No bo to chodziło o trzymanie za mordę. Stąd były właśnie zakładane związki zawodowe robotników i tak dalej. Stąd był ten OPZZ i tak dalej. To bardzo łatwo ludzi przekupić. Jak jesteś dobry, to dostaniesz talon na malucha, czy wyjazd do Bułgarii, czy na Krym. A jak jesteś zły, to masz wypadek. Proszę zauważyć, że wojska sowieckie stacjonowały zawsze w tych terenach, które do Polski zostały przyznane przez Układ Poczdamski. A dziś Amerykanie w tych samych terenach stoją. To są tereny, które do 1937 roku należały do Niemiec. Układ Poczdamski mówił, że te tereny na 50 lat są dla Polski przyznane. 50 lat minęło w 1995 roku. U nas w tej chwili jest 50 tysięcy obcych wojsk. Koszt utrzymania jednego żołnierza to jest 300-400 zł, powiedzmy 300. 50 tysięcy razy 300 to jest 15 milionów. Proszę sobie pomnożyć. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 4 miesiące. Miesiąc ma 30 dni.
Jeden dzień to jest 15 milionów. Razy te 30 dni i razy te 4 miesiące. A jeszcze 3 mają być podobno. W jakim celu? Przecież to nie jest tak, że czy mamy kupę chłopów w tak zwanej sile roboczej, żeby nic nie robili. To lepiej już niech kanały kopią, żeby ludzi nie zalewało. Przecież my te kanały robiliśmy, na przykład kanał Mazurski. Łopatami wykopany został. Nie było sprzętu ciężkiego. Do dzisiaj pochylnie działają. To dlaczego trzeba 50 tysięcy darmozjadów zamiast wepchnąć ich do roboty? Rząd Ukrainy, rzekomy rząd Ukrainy, bo proszę pamiętać, że w 2015 roku przewodniczący ONZ-u powiedział, że Ukraina nie jest członkiem ONZ-u, bo nie spełniła tam jakichś warunków i w związku z tym to jest wewnętrzna sprawa Rosji. Jeżeli to jest wewnętrzna sprawa Rosji, to dlaczego Polska się w to pieprza? Ale proszę zobaczyć, rząd Ukrainy, wszyscy są obywatelami Izraela. Tam tylko dwóch jest innych. Jeden jest Łotysz, a drugi Amerykanin. A reszta wszystko to są obywatele Izraela. To jaki to jest rząd Ukrainy? Jak nas się ogłupia? To tak, parę przykładów. Dwutlenek węgla, cały ten efekt cieplarniany. Najwięcej to jest Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i kto? Arabia. A nie my. To dlaczego my mamy z tym walczyć? U nas nie ma wcale. Marihuana. Kolejne rządy warszawskie walczą z marihuaną. A w tych wszystkich krajach jest w Stanach jest dozwolona. W tych można sobie pić herbatę z marihuany. Jest legalna. Do chyba 34 roku w każdej kawiarni w Stanach Zjednoczonych można było poprosić, tak jak dzisiaj się prosi, zieloną herbatę, czy tam jakąś jaśminową, można było sobie marihuanę pić. To nie jest narkotyk. A w Polsce rząd skazywał lekarza w Warszawie za to, że podawał marihuanę. Taki mamy poziom. A dlaczego tak się działo? Bo największym producentem jest Izrael. Dlatego, że to się w wazonach na małej przestrzeni dużej ilości można robić. W tym czasie, kiedy polski minister zakazywał marihuany, minister zdrowia Izraela 2 razy do roku organizował konferencje międzynarodowe na temat wykorzystania marihuany w lecznictwie. I teraz kupujemy rzekomo od jakiejś spółki z Kanady, kto tam jest producentem, nie mam pojęcia, kupujemy tą marihuanę w cenie 2 razy droższej niż u dealera w Polsce. No to jaki jest sens? No właśnie pod pretekstem wypływu pieniędzy z naszego podatku przymusowego. No. Proszę Państwa, nic nie poradzę, że tego nie widać. Ale nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak to zrobić, ale to jest dla Pani ostrzeżenie. To jest rak piersi. Otóż, szanowne Panie, nie mam ani jednego przykładu kobiety z rakiem piersi, która by miała prawidłowy poziom witaminy D. Prawidłowy poziom to jest w granicach 100, 110, co tam w tych granicach. Te wszystkie kobiety, które mają raka piersi i tak szybko piorunem on leci, to mają w granicach 10. Niektóre mają 6, niektóre tam 12. Ale tylko u kobiet, które mają niski poziom witaminy D, można znaleźć takiego raka. To przyjeżdżają do nas z zachodu zobaczyć, jak to wygląda. I pytanie proste. Dlaczego w procedurach Narodowego Funduszu nie ma badań witaminy D? Przecież to jest najważniejsze badanie w odporności. Dlaczego rząd wydaje głupie decyzje, że w godzinach między 11 a 13 nie wolno się opalać? Kiedy to jest jedyne źródło witaminy D, za darmo. Rozumowanie jest proste. Jeżeli będziecie mieli duży poziom witaminy D, przestaniecie chorować. Jak przestaniecie chorować, przestaniecie kupować lekarstwa. Jak przestaniecie kupować lekarstwa, to koncerny, które rządzą, stracą. Dlaczego Amerykanie siedzą w Afganistanie? Już kończymy. No też nie widać. Ale tutaj Państwo widzicie, jest
linia to jest rurociąg, bo ciągną ropę stamtąd i wojska amerykańskie pilnują tego transportu, żeby nie zniszczono. Drugim powodem pobytu Amerykanów w Afganistanie jest haszysz, opium. Dlatego, że jak byli talibowie, to były takie dranie, że zabroniły upraw opium. I ilość opium w tym czasie to było 180 ton. Jak przyszli Amerykanie do Afganistanu, to produkcja wzrosła po pół roku do 4000 ton, a w tej chwili jest ponad 10 tysięcy ton. I proszę nie wierzyć te filmy hollywoodzkie, że tam gdzieś w Meksyku jakaś banda przekazuje narkotyki. 95% narkotyków do Stanów Zjednoczonych idzie przez Kanadę. Nie ma nic wspólnego z Meksykiem i tamtymi rzekomymi koncernami. No i nie jest prawdą, że chłopy myślą tylko o jednym. O, przepraszam. Aha, ostatnie. Zaczyna się zmiana religii. To jest świątynia masońska z 1790 roku, to jest projekt. I został zrealizowany teraz w Warszawie. Te wszystkie okrąglaki, to jest Bohemian Grove z 1911 roku, taka satanistyczna religia, która ma powstać zamiast poprzednich religii. Czyli jedna religia, jeden pieniądz, jeden rząd. I na naszych oczach to się robi. Żeby to robić, mają scentralizowany system władzy, no niestety nie przeczytacie Państwo, w których są podłączone wszystkie inne instytucje typu szkoła, oświata, media i tak dalej. To jest wszystko powiązane. To tylko jest fragment, no też nie widać. Na 2 miliony rekordów, które były w moim komputerze, wpuszczono mi coś tam około 1000 z czymś wirusów, i tylko 66 było znanych, reszta była nieznana. Dlaczego my zakupujemy czołgi Abrams, Leopard A2? To są czołgi z 56 roku, złom. Ale w tej chwili ogłosiło to ministerstwo, że unowocześniono je. Jak można syrenkę unowocześnić? A Niemcy mają w tej chwili Leoparda A7. Sami sobie znajdziecie w internecie, jakie to są różnice. To samo dotyczy tych F-35. Najgorszy model samolotu, jaki wyprodukowano przed 30 laty. W tym czasie, kiedy zakupowaliśmy F-16, to powinniśmy myśleć o F-35. Amerykanie latają na F-57, a prawdopodobnie już mają lepsze. Aha, my mamy w Gdańsku Muzeum Sybir Pro Memento i zbieramy dokumentację, więc jeżeli Państwo macie jakichś znajomych, którzy mają jakieś tam zdjęcia, to my nie chcemy tych zdjęć. Wystarczy kopia albo fotokopia i przysłanie tego, bo boimy się, że za parę lat, jak ci ludzie wszyscy wymrą, a młodzież zniszczy to wszystko, bo wyrzuci na śmietnik, to nikt nie będzie wiedział, że jacykolwiek Polacy kiedykolwiek byli na Syberii. Też nie widać. Tutaj znajduje się Afryka i bazy amerykańskie w Afryce. A co oni tam robią? Ja nie słyszałem, żeby jakikolwiek rząd w Afryce zapraszał Pentagon do siebie. Piramida władzy. My jesteśmy tu na dole, a tu u góry to są banki. To jest podział Polski. Dziękuję za uwagę. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.